Siemka temka. witam was na kolejnym odcinku serii od do albieńczyka dzisiaj chciałbym wam pokazać kolejne propozycje buildów tym razem na birpawsy, czyli moją ulubioną broń w sumie to do wszystkiego i lubiłem ją zabrać na dungeony i na PK i na jakieś bitki i w sumie nawet na zbieraczu nie jeżdżę z bluetetterem tak jak większość graczy tylko już właśnie na birpawsach dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim birpawsy mają bardzo dużą mobilność. Zacznijmy od tego, jakie skille mamy na samych birpawsach. Mamy coś takiego jak kółko, które nakłada krwawienie. A tak, by the way, będę tutaj wrzucał też jakieś filmiki, akurat, bo na Birbowsach dużo gram, dlatego jakieś tam filmiki mam z tego i coś spróbuję Wam tutaj przedstawić, zobrazować, jak to mniej więcej na PK wygląda. Od, właśnie od Q zaczynając, wprowadzili jakiś czas temu, bo było takie kół, które po prostu jedną sobie bijecie wszystkich dookoła w promieniu parametrów, i teraz jest właśnie to trzecie, które dwa razy szybko atakujemy w stożku i za trzecim razem robimy skok, który rutuje, także jest to bardzo fajna rzecz, żeby palić pelerynki fortu sterling właśnie jak kogoś tam łapiemy bądź zrutować go, żeby nasi koledzy zdążyli dobiec, także bardzo przydatna rzecz jeśli jeśli chcecie, też możecie używać drugiego kół. Jest to kół, które po prostu w czasie biegu możecie rzucać. Nie, nie wymaga od Was, żeby się zatrzymywać. No te trzecie kół jednak, jak biegniecie, to jest taki lekki stand-time, czyli na chwilkę się zatrzymujecie. Także to jest jego jedynym minusem. A na drugim kół cały czas możecie gonić kogoś. nie po prostu nie zatrzymując się i cały czas go bić z tego kół, więc to też jest opcja. Drugie albo trzecie kół, z czego polecam bardziej trzecie. Dodatkowo te kuna nakłada krwawienie. Krwawienie, które będzie pozwalało nam ym, przeciwnikom, ym, po pierwsze, dłużej nie pozwalają zmontować, bo będzie to krwawienie. A po drugie, takie rzeczy jak podka na niewitkę czy jakieś buty na niewitkę będą przerwane przez to krwawienie, bo to jest DOTA i DOTA takie rzeczy przerywa. Także niektóre niewitki po prostu będą kontrolowane przez to. W obowiązkowo musi być nabieganie plus damage, czyli drugie W Adrenaline Boost. Tutaj mamy, że nasz bieg zwiększa się o 50% i nasz damage o 25%. Czyli robimy coś takiego, że po prostu odpalamy nasze buty hunterki, już je znacie 120%, buty hunterki i W i biegniemy szybciej niż jak chłop na bystro jedzie. Także jest to naprawdę torpeda i to jest właśnie ta mobilność. I na samym końcu jeszcze skaczemy z E, z razem z W, czyli mamy po prostu większy damage. Zaraz wam powiem jak działa E. Mamy większy damage z tego skoku jeszcze przez to, że skaczemy jesteśmy w stanie dalej dolecieć. Na E mam coś takiego, że po prostu tym skokiem na 12 metrów maksymalnie zadajemy jakieś tam obrażenia, plus true damage zadawany przez 6 sekund. I pasywkę na krwawienie. Że co 4 taki nakładamy krwawienie. I teraz tak. To jest właśnie ta nasza super mobilność. Właśnie W buty plus E. I do tego powinniśmy sobie na ciuchach. Ja tutaj akurat wziąłem takie niskotierowe. Na ciuchach, na tych chyba od piątki skórzanych, bierzecie sobie trzecią pasywkę, gdzie będzie na cooldowny skill. Mogę Wam oczywiście pokazać, żeby nie było. Tutaj na przykład na butach, jeśli weźmiecie. Piąty. Nie. O, od szóstki. Dobra, od szóstki jest. Chyba, że to będą artefaktowe, to powinno być wcześniej. O, widzicie, ale my jesteśmy na hunterkach, więc tutaj od szóstki, na cooldowny pasywka, tak samo na ciuchach i teraz zaraz sobie powiemy, jeśli jesteście na klacie na niewidzce to też tutaj na cooldowny ale to jest jedna z opcji, taka klata, bo klata na niewidzkę to jest po prostu coś takiego, że my wiemy, że ktoś będzie nas wjeżdżał, bądź czekamy na drodze z palcem na właśnie na klacie na niewitkę czyli na RC i tylko ktoś nam mrugnie na skraju ekranu wchodzimy w tą niewidkę bądź jakiś ktoś, ktoś inny e, skautuje przeciwnika i my wznikamy już wiedząc wcześniej, że będzie na nas jechał i no, przejeżdża przez nas chłop, dostaje od nas potę, żeby go spowolnić potę zawsze pierwszą rzucamy, nawet jak kogoś gonimy e, wiecie, buty w, to potę rzucamy i dopiero z E bo on jest wtedy spowolniony i łatwiej nam z E trafić e, i właśnie jak wyjdziemy jeszcze z tej niewidki to dodatkowo jeszcze plus 40% damage mamy z tego skilla, także to też jest mocne. I tak naprawdę dismontujemy chłopa. To jest jedna opcja, właśnie z tą klatą. Może być też tak, jak ostatnio przedstawiałem Wam, klata na Fira. To już wiecie, jak działa, że po prostu będziemy firować chopa i nie będzie mógł podejmować żadnych tam działań, albo zblokujemy mu gaita, czy przejście, czy coś takiego, albo klata z łańcuchem, która pozwoli nam, jak już na przykład wrzucimy właśnie gościa, podpiąć mu ten łańcuch i on zaczyna uciekać, daszować i tak dalej, i wraca na tym łańcuchu do nas, i już koledzy koło nas zeszli, mogą przedłużyć. Oczywiście możemy jeszcze z sobie pomóc, kolejny raz go zrutować, także też jest to fajne. To są trzy opcje, według mnie, na klatę. Na czapkę ja polecam gorąco, jeśli gracie na Beerpopsach, kapuzę. To jest prześ... Nie, czarcia kapuzę, czarcia która ściąga wszystkie buffy, czyli po prostu zrzucamy chłopa, on odpala buty i my od razu je perdzujemy. Także to bym polecał. Ewentualnie, jeśli dużo perdzu jest w Steamie, to można na odkrywkę wziąć, czyli kaptur prześladowcy, czyli Stalker hood. Ale. Polecam bardziej to, tego perdża, bo my jest, zrzucając chłopa, jesteśmy tuż przy nim. To my powinniśmy go sperdżować, jeśli od razu odpali buty. Także to jest, to jest jak dla mnie obowiązkowe, a żeby łatwiej wam było zrzucić, jeśli nawet nie zrzucicie z tego E, to jeszcze jesteście wtedy w zasięgu auto-ataku i wtedy właśnie z peleryny te twardu uderzacie i ona też zadaje dość spory damage, także jesteście w stanie wtedy dobić tego mounta i to już jest to, to jest wasze zadanie, żeby chłopak zrzucić. I teraz Bilpavsy Dzięki temu, że mają taką mobilność dość często będą zrzucać z mountów, oczywiście na długo nie przytrzymają, ale mogą od razu sperżować, to jest jedna rzecz, mogą w tym łańcuchem złapać, fajnie, ale potem ktoś musi nam pomóc, bo samemu bardzo, bardzo ciężko to zrobić, żeby kogoś samemu zabić, bo tak naprawdę zużywamy większej skili, żeby tylko go zrzucić z tego mounta, a potem już jest problem, ktoś musi po nas po prostu poprawić, także... Do tego one są fajne. No i jeszcze, jak trzeba się czasem bić kimś, to też Birpawsy tutaj wchodzą w grę, dlatego, że mają bardzo fajny damage w przeciwieństwie do takich szponek. I do tego mają obszarówki. Na szponach tego praktycznie nie ma też. Przynajmniej tak ustawionych, jak się łapie przewozy, bo no nie jesteśmy w stanie zdążyć zmienić skili, Nagle nam wyskakują ludzie i się bijemy po prostu. Także. Ja polecam na tym grać na Birpawsach, właśnie z niewitką. Najlepiej mi się z nią grało z tych wszystkich klat, które grałem. Nawet jeśli podejmujemy jakąś bitkę, to ta niewitka pozwala nam w momencie, kiedy jest źle, po prostu zniknąć, odejść, albo przeczekać, kiedy zmienią fokus i się znowu ponownie wbić w przeciwników. Już mając jeszcze dodatkowy ten dimień, z tej niewitki, także z zaskoczenia można im wskoczyć z WE i wtedy naprawdę dobry dimień wsadzić im z zaskoczenia. Także na tej klacynowickiej można też na przykład na piechotę sobie podchodzić em, wzdłuż wybrzeża gdzie rybacy sobie łowią na jakiejś ósemkowej mapie i po prostu widzimy kogoś na skraju ekranu, klikamy tą niewidkę i podbiegamy szybko na butach i skaczemy z E i on po prostu może nie zdążyć zmontować, to jest nasz plus i on spanikuje, odpali buty, a my mu je sperdżujemy i potem licząc na cooldowny, które mamy z naleśnika, z klaty i z butów skrócone jesteśmy w stanie potem takiego chłopa jeszcze dogonić i po prostu dobić Także Klata nie, na niewitkę dla mnie była najlepsza, ale oczywiście, tak jak Wam powiedziałem, na Fira czy z łańcuchem też będzie działać, ale to już w zależności od okoliczności, jakie Wam się tam trafią. Także ja tutaj będę faworyzował oczywiście tą broń, bo jest moją ulubioną, ale dużo osób Wam powie, że na przykład Frost czy Rohatyna są dużo lepsze, może i tak, może i tak, ale po prostu bardzo dobrze mi się z tymi birpowsami gra. Także polecam Wam. Jeśli oczywiście. Chcecie, żeby jeszcze coś pokazać z takich setów, bo no, chyba będę musiał pokazać. Chociaż ja nie gram takimi właśnie rzeczami, jak powiedziałem, czy prostym, czy rachatyną, ale bardzo popularne są, więc może coś z tego jeszcze się pojawi na kanale. A tymczasem, dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. Oczywiście do zobaczenia na kolejnym odcinku i pomyślnych peków, oczywiście.